subkontynentalnej południowo-wschodniej Azji. Wciśnięte w Półwysep Indochiński, tuż nad równikiem, leży Królestwo Tajlandii. Ze względu na tropikalny klimat, hipnotyzujący krajobraz i bogatą kulturę, Tajlandia od dawna jest popularnym miejscem turystycznym. Od starożytnych do współczesnych. Wszelkiego rodzaju świątynie są rozproszone po całym kraju, ponieważ większość ludności to buddyści. Jednak to nie tylko świątynie i bogactwo kultury wyróżniają to miejsce. Wiele niewiarygodnych rzeczy również podtrzymuje wyjątkowość Tajlandii. W tym filmie dowiesz się o najdziwniejszych, a nawet trochę przerażających odkryciach w tym pięknym kraju. Nowe gatunki dinozaurów. Dziś ziemia w pobliżu Ban Sapan Hin w środkowej Tajlandii jest pokryta cienką, czerwonawą glebą, na której miejscowi rolnicy uprawiają kukurydzę i tapiokę. Ale ponad 113 milionów lat temu w tym regionie znajdowały się starożytne równiny zalewowe, które były terroryzowane przez przerażającego dinozaura z zębami przypominającymi rekina. Ten drapieżny dinozaur, nazwany Siamraptor Suwati, jest najbardziej kompletnym dinozaurem tego typu i wieku, jaki kiedykolwiek znaleziono w Azji Południowo-Wschodniej. Kości 25-metrowej bestii uzupełniają szereg głównych znalezisk dinozaurów z regionu i ujawniają nowy wgląd w to, jak główna grupa drapieżnych dinozaurów rozprzestrzeniała się w starożytnym świecie. Należał do grupy karcharodontozaurów, które były czołowymi drapieżnikami przez większość kredy dziesiątki milionów lat przed pojawieniem się gigantycznych tyranozaurów, takich jak T-Rex. Ta grupa słynie z niesamowicie ostrych zębów, które mogą rozerwać mięso i kości, jakby były zrobione z masła. Dowody na istnienie tej grupy pojawiły się po raz pierwszy na egipskiej Saharze w 1914 roku, kiedy ekspedycja znalazła zęby dinozaura, które były ząbkowane jak noże do steków. Przypominały one archeologom Karcharodrona, rodzaj rekina, który obejmuje żarłacza białego, więc w 1935 roku nazwali dinozaura Karcharodontosaurus saharicus. Odkrycie skamieniałości w Tajlandii pokazuje, że karcharodontozaur był szeroko rozpowszechniony we wczesnej kredzie. Mówi się, że Ameryka Północna była połączona z Europą i Azją. Pozwoliło to mieszać się dinozaurom ze wszystkich trzech kontynentów. Największa na świecie ćma. W Tajlandii istnieje największy gatunek ćmy na całym świecie. Atlas Moth ma największą powierzchnię skrzydeł ze wszystkich ciem. Ich rozpiętość jest również jedną z największych i waha się od 25 do 30 cm. Mówi się, że zostały nazwane na cześć tytana z mitologii greckiej Atlasa, który podtrzymywał niebo, aby nie spadło. A może to fakt, że ich skrzydła mają wzory przypominające mapę. Te gigantyczne ćmy mogą również dobrze ukrywać się wśród roślinności, zwłaszcza na drzewach. Ich charakterystyczna paleta kolorów pomaga im kamuflować swoje ciała i wtapiać się w las. Jednak najciekawszym faktem jest to, że ćmy Atlas nigdy nie jedzą. Ani samce, ani samice nie mają w pełni ukształtowanych ust, co oznacza, że nie mogą przyjmować pokarmu. Całe 1 do 2 tygodni, które spędzają jako dorosłe osobniki, przeżywają wyłącznie dzięki rezerwom tłuszczu, które zgromadziły, będąc jeszcze gąsienicami. Szkielet wieloryba. Na Samut Sakhon, na zachód od Bangkoku, został znaleziony szkielet wieloryba, którego wiek szacuje się na 5000 lat. Bardzo dobrze zachowane szczątki najprawdopodobniej należą do wieloryba Braida. Ekspertom udało się wydobyć z ziemi około 80% szkieletu w stanie nienaruszonym.
Ten gatunek wieloryba żyje w wodach tropikalnych do dziś i można go znaleźć w oceanie wokół Tajlandii, gdzie jest uważany za gatunek chroniony. Szczątki, które znaleziono około 12 km w głąb lądu, pomogą naukowcom zrozumieć ewolucję gatunku i śledzić zmiany poziomu mórz na przestrzeni tysięcy lat. Odkrycie stanowi kolejny dowód na stosunkowo duże zmiany poziomu morza około 6000 do 3000 lat temu w Zatoce Tajlandzkiej, gdzie linia brzegowa znajdowała się do dziesiątek kilometrów w głąb lądu od obecnego wybrzeża. Takie dowody są bardzo istotne, biorąc pod uwagę fakt, że kryzys klimatyczny przyczynia się do podnoszenia się poziomu mórz. To z pewnością może zwrócić uwagę na problem i pokazać, jak i gdzie nisko położone obszary mogą zostać zalane przez morze, kiedy to się stanie. Drzewo Buddy. Ruiny i świątynie Ayutthaya w Tajlandii są fascynujące. W tym opuszczonym mieście ze średniowiecznego Syjamu znajduje się słynne drzewo, na którym można zobaczyć głowę starego posągu Buddy, tajemniczo uwięzionego w korzeniach. Nie ma zbyt wielu informacji na temat tego, jak ta głowa znalazła się na drzewie. Jedna z teorii sugeruje, że korzenie drzew rosły wokół głowy w dłuższym czasie, kiedy świątynia pozostawała opuszczona, a roślinność zarosła przy braku ingerencji człowieka. Niektórzy uważają, że może to być dzieło złodzieja, który prawdopodobnie odsunął głowę od świątyni, aby ją ukryć. Mogło się to zdarzyć na początku XX wieku, kiedy wiadomo, że jeden z pozostałych obszarów świątyni zawalił się, co w konsekwencji doprowadziło do kopania w okolicy przez poszukiwaczy skarbów. Możliwe, że po odsunięciu kamiennej głowy Buddy od zrujnowanej głównej świątyni, złodziej nigdy nie wrócił po swój skarb lub nie mógł go przenieść dalej poza mury otaczające świątynię. Co ciekawe, turyści nie mogą zbytnio zbliżać się do drzewa lub posągu Buddy. Zwiedzającym wolno robić zdjęcia, ale ze względu na szacunek należy je robić z pozycji klęczącej lub przykucniętej. Chociaż istnieje wiele wiarygodnych wyjaśnień tej wyjątkowej głowy, musiało to początkowo zaniepokoić naukowców i archeologów. W końcu na pierwszy rzut oka wygląda na to, że głowa wyrosła z samego drzewa. Starożytna skamielina. W Parku Narodowym Puwiang w Konken odkryto nowy gatunek dinozaura. Jest to model dinozaura Fuyang Venator Yemniomi, tak zwanego myśliwego z góry Fuyang. Skamielina była piątą kiedykolwiek znalezioną w Konken i dziesiątą w Tajlandii. Pomimo faktu, że skamieniałe kości zostały odkryte około 30 lat temu, dopiero niedawno odkryto, do którego stworzenia należą. Fuvian Venator był bez wątpienia drapieżnikiem, jednak jak na teropoda osiągał raczej średnie rozmiary. Według najnowszych szacunków dinozaur miał co najmniej 6 metrów długości. Po latach badań nad kośćmi sklasyfikowano je jako unikalny, nowy gatunek, którego nigdy wcześniej nie widziano. Dziękuję za oglądanie. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować naszego kanału, aby kontynuować odkrywanie największych tajemnic tego świata. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!